Dzień dobry. Jak zapewne wszyscy intuicyjnie wiemy, dwa samochody, które zostały wyprodukowane w tym samym roku, wcale nie muszą w dowolnym momencie swojego istnienia być w tym samym stanie. To będzie bardzo mocno zależało od tego, jak właściciel o te samochody dba, jakie leje w nie paliwo, jak często wymienia olej, czy tym właścicielem jest Niemiec, który garażuje auto pod plandeką i odpala je tylko w niedzielę, żeby dotrzeć do kościoła, czy może, nie wiem, rolnik, który przewozi nim krowy, owce i inny żywy inwentarz. I tak samo intuicyjnie też wiemy, że może być z nami, z ludźmi. To znaczy dwie osoby, które urodziły się w tym samym czasie, wcale nie muszą mieć tego samego biologicznego stanu, nie muszą być tak samo biologicznie stare, mieć tego samego biologicznego wieku, bowiem trzeba to jasno powiedzieć, istnieje coś takiego jak wiek metrykalny, związany z tym, kiedy na ten świat przyszliśmy, i wiek biologiczny, który jest uwarunkowany genetycznie, ale także w bardzo dużej mierze zależy od tego, co jemy, jak aktywni fizycznie jesteśmy, jak się wysypiamy, czy żyjemy w stresie i tak dalej, i tak dalej. No i jednym z czynników, który może wpływać na ten wiek biologiczny, jest to, jak szybko spacerujemy. Nie czy spacerujemy, jak szybko spacerujemy. Już od dawna wiedzieliśmy, że takie szybkie spacery mogą być predyktorem, mogą tak jakby sugerować, że ktoś będzie dłużej w dobrym zdrowiu żył. Natomiast najnowsze badania pokazują, że one mogą być przyczyną, czynnikiem warunkującym to dobre zdrowie. Zaraz powiem o tym więcej, zaraz po segmencie sponsorowanym. Yay! A dzisiaj autopromocja. Nie tak dawno wyprodukowaliśmy film o The Last of Us, taką naukową analizę tego, co się dzieje w serialu, w grze, czy byłoby to możliwe. Generalnie to jest tak naprawdę film o grzybie Ophiocordyceps unilateralis, który zamienia mrówki w zombie. Napracowaliśmy się strasznie, wyszło coś super fajnego, super dobrego, super jakościowego i po prostu chciałem wam to zareklamować. Zajrzyjcie, obejrzyjcie. Naprawdę warto. W tym odcinku będę się odnosił do jednej z takich teorii, które opisują proces starzenia, a mianowicie do teorii telomerowej, tak możemy powiedzieć. Chodzi o to, że na samych końcach naszych chromosomów mamy takie fragmenty, piękne odgłosy ptaków, te fragmenty to są telomery i no, raczej zgadzamy się z naukowego punktu widzenia, że są to takie fragmenty, które mają chronić DNA. Jeżeli coś ma zostać uszkodzone w czasie kopiowania, to największa na to szansa jest właśnie na końcach, więc my mamy takie, no bardzo często porównuje się to do tych końcówek plastikowych sznurówek. Żeby się sznurówka nie strzępiła, nie niszczyła, to ona ma takie plastikowe zakończenie, więc to są telomery. Telomery, które z wiekiem, a więc i z liczbą podziałów komórkowych, ulegają skróceniu, a więc tak jakby pogarszają się te warunki, właściwości odporności naszego DNA na uszkodzenia w czasie podziału komórkowego. I co te telomery mają do szybkiego marszu? Okazuje się, że całkiem sporo. Więc badacze pozyskali dane ponad 400 tysięcy osób z biobanku z Wielkiej Brytanii i poprosili te osoby, aby udzieliły odpowiedzi retrospektywnie, a więc wstecz, jak szybkie jest ich tempo marszu. Czy to jest bardzo wolne, średnie, czy bardzo szybkie tempo. Tam były trzy kategorie wyrażone w milach, więc teraz po prostu to przeliczę na kilometry i pokażę na ekranie. A w zasadzie Adam, który to montuje, przeliczy i pokaże na ekranie. Adam, poproszę cię o to. Następnie zaangażowali oni do pracy modele statystyczne, które miały wziąć poprawkę na wykształcenie, na dietę, na cały szereg czynników. Adam, poproszę, żebyś pokazał te czynniki, które uwzględniono w badaniu. Dodatkowo 100 tysięcy osób poproszono, żeby nosiły taki monitor aktywności, który mierzył między innymi szybkość ich marszu. Szybkość marszu, która była uwzględniana w badaniach, tylko jeżeli ten monitor był noszony dłużej niż 16 godzin na dobę. W związku z tym dane uwzględniał tak naprawdę tylko 86 tysięcy osób. No i do tego te ponad 400 tysięcy osób miało zmierzoną długość telomerów na pewnym etapie swojego życia. I ta ogromna ilość danych pozwoliła przeprowadzić zaawansowane analizy statystyczne.
takie wykraczające tylko ponad znalezienie korelacji. Na zasadzie jak rośnie A, to rośnie też B i nie wiemy, czy to A powoduje B, czy B powoduje A. Tutaj naukowcy zastosowali model, który no, nie potwierdza takiej przyczynowości, ale bardzo mocno ją sugeruje. No i ta przyczynowość jest, mianowicie taka, że szybki marsz, nie jakikolwiek marsz, ale szybki marsz sprawia, że starzejemy się wolniej. Oczywiście sama aktywność fizyczna już pomaga utrzymać nasz organizm w dobrym zdrowiu, natomiast jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, prawdopodobnie intensywność także ma tutaj znaczenie. Większa intensywność, silniejszy ten efekt, przynajmniej jeżeli chodzi o telomery. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, już wcześniej wiedzieliśmy, że szybki marsz jest na przykład skorelowany z dłuższym życiem i to nie o kilka miesięcy, a o kilkanaście lat. Niemniej, no tutaj mieliśmy taki biologiczny faktor, nie tylko chronologiczny faktor, który został wyłuskany w tym badaniu. Zależność, która została wyłuskana, taka prawdopodobnie przyczynowo-skutkowa. I teraz, dlaczego pofatygowałem się, żeby o tym wam opowiedzieć? Ano bardzo ciekawym wnioskiem z tej pracy jest to, że związek pomiędzy intensywnością aktywności fizycznej a długością telomerów jest silniejszy niż związek między jakąkolwiek aktywnością fizyczną a długością telomerów. Czyli ruch jest dla nas dobry, ale intensywny ruch jest bardziej dobry. Chyba tak to można powiedzieć. Tak więc wniosek, który możemy wysnuć, jest taki, że warto jest szybciej maszerować, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli pozwala nam na to nasze wytrenowanie, nasza pojemność płuc. A jeżeli nie, to moglibyśmy sobie postawić taki cel, żeby doprowadzić się do stanu, który umożliwia nam szybsze maszerowanie, to po pierwsze. A po drugie, no, dzięki temu wiemy, że osoby, które maszerują wolno, mogą być bardziej narażone na problemy na przykład z układem sercowo-naczyniowym. I możemy takie osoby po prostu wyłuskiwać do badań prewencyjnych w pierwszej kolejności. A to jest już ważne. Tak ważne jak to, żeby się nie przeładować informacjami naukowymi, więc teraz prokrastynatorium. Yay! Więc jak być może wiecie, nie tak dawno opublikowaliśmy film na kanale, w którym dokonaliśmy naukowej recenzji The Last of Us. W sensie sprawdziliśmy, czy taki scenariusz mógłby mieć miejsce. Natomiast w tym samym czasie wystąpiłem też w filmie u Maćka Dąbrowskiego w ramach współpracy z HBO. Mój film nie był we współpracy, więc w ramach współpracy z HBO wystąpiłem w takim bardziej komediowym wydaniu i aktorskim, gdzie stworzyliśmy zerobudżetowy albo skrajnie niskobudżetowy remake The Last of Us w 10 minut. Więc zapraszam. Są tam spoilery do serialu, więc jeżeli macie serial do nadgonienia, zróbcie to, a potem sprawdźcie, jak nam poszło z Maćkiem i jego ekipą. Byłem tam Bogusławem Wołoszańskim w Prochowcu Colombo, więc koniecznie musicie to zobaczyć. Link znajdziecie w opisie. Yay! A teraz, korzystając z tego, że zaczyna padać deszcz, będę sapał jeszcze mocniej. Będę szedł jeszcze szybciej, więc to w sumie też dobrze. Ale powiem o ograniczeniach tego badania. Więc po pierwsze, długość telomerów była zmierzona tylko raz. Po drugie, no to jest tylko kohorta z biobanku w Wielkiej Brytanii i już wcześniej wykazano, że osoby, które są w takim biobanku dostępne, czy w sensie, które zgłaszają się i z których danych można korzystać, są generalnie zdrowsze niż ogół populacji. No i nie można zapominać o tym, że kwestia młodości nie sprowadza się do jednego li tylko czynnika, czyli tego, jak szybko maszerujemy. Niemniej wydaje się, że jest to istotny czynnik. Generalnie intensywność aktywności fizycznej przejawiająca się na przykład szybkim marszem. Jest jeszcze jedno ważne ograniczenie, mianowicie ten model, który tutaj był stosowany, mocno sugeruje zależność przyczynowo-skutkową, czyli od A do B, od szybkiego marszu do dłuższych telomerów, ale tego jednoznacznie, tak stuprocentowo nie potwierdza. Czyli mamy przekonanie, można powiedzieć, graniczące z pewnością, a nie stuprocentową pewność, że tutaj mamy przyczynę i skutek. To chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Sprzęt sprawdziłem, mam nadzieję, że było mnie słychać, że byłem ostry. Goni mnie traktor, zaczyna padać deszcz, więc kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia.